dla nas jest bardzo ważne, żeby otworzyć Kraków dla odwiedzin z innych kontynentów, szczególnie z Azji i z krajów arabskich. Z tego prostego powodu, że to są turyści głodni rozrywek w miastach europejskich, którzy chcieliby zapoznać się z kulturą europejską. Uważamy, że akurat nasze miasto jako stolica tej kultury polskiej powinna móc w przyzwoity sposób zaprezentować się wobec tej grupy turystów. Także nie ukrywamy zamożnych turystów. Zamożni turyści zostawiają więcej pieniędzy w mieście, co przyczynia się do wzrostu zamożności zarówno branży turystycznej, jak i wzrostu podatków płaconych do naszego miasta. Ciągle walczymy o tych zamożniejszych turystów w takich krajach jak Holandia czy Szwecja. Jeżeli chodzi o Holandię, chcemy z okazji święta 3 maja zrobić dużą prezentację Krakowa. Będzie tam kapella krakowiecka, będą tam także prezentowane krakowskie kulinaria. Myślę, że takim podstawowym wyzwaniem jest doprowadzenie do przyjaznej koabitacji między turystami a mieszkańcami. Najwrażliwszym, najtrudniejszym troszkę, to jest kwestia transportu. Powstała strefa parku kulturowego, mająca pewne obostrzenia. Uchwała funkcjonuje, natomiast w najbliższych dniach będą podejmowane decyzje co do lokalizacji tak zwanych kopert dojazdowych w miarę rozsądnym odległości od centrum, by nie zaburzały jednak decyzji Rady Miasta i podjętej jego uchwały, ale nie i eliminowały przedsiębiorczości miasta. Turysta będzie się czuł bezpiecznie chodząc ulicami zatłoczonymi, skądinąd, z czego trochę można się też nawet cieszyć.